Chiny: Kobieta próbuje popełnić samobójstwo, bo jej synowa nie chce spać z jej synem. Starsza kobieta z Chin chciała skoczyć z dziesiątego piętra. Kobieta powiedziała, że jej syn ożenił się kilka miesięcy wcześniej z kobietą o imieniu Zhang. Para poznała się w serwisie randkowym i chwilę randkowała. Jednak Zhang unikała jakiegokolwiek kontaktu fizycznego. Odmówiła też pocałowania mężczyzny podczas ślubu. Po tym jak już byli małżeństwem kobieta odmówiła uprawiania seksu, a po kilku nocach wyprosiła męża z sypialni, bo ten za głośno chrapał. Po kilku tygodniach wyprowadziła się do domu swoich rodziców. Matka mężczyzny twierdzi, że kobiecie zależało jedynie na pieniądzach. W Chinach rodzina mężczyzny często wykupuje żonę od jej rodziny. W tym przypadku suma opiewała na prawie 40 tysięcy złotych. Z kolei panna Młoda twierdzi, że jej teściowa oczekiwała od niej ciągłych prac domowych i w nocy nie miała siły na nic innego tylko sen. Teściowa wysyłała też agresywne SMSy, w których mówiła, by ta się ogarnęła albo wyniosła, więc kobieta się wyprowadziła. Mąż powiedział, że zaakceptuje rozwód, ale chce odzyskać pieniądze. Kobieta odparła, że jeśli dojdzie do rozwodu, to tylko na drodze sądowej i zobaczymy, kto będzie komu płacił.